żywego Boga wyznajemy w Tobie. Święto to są, ubiera się choinkę, jest Migilia, łamie się płatkiem, życzy się dużo życzeń. I śpiewa się kolędy. Śpamy kolędy. Lona, ja, lona, lona, lona. Co porównywałaś? O kosmosy? Nie. Monolog na montażkę. W obliczu potęgi natury doznaje poczucia siły, po chwili jednak ogarniają wątpliwości. Porzuca pesymistyczne myśli, przechodzi przemiany z rąk licznego kochanka w wojownika o sprawę narodową. Odnajduje cel życia. Chaotycznie wrzucę do tego worku, gdzie... I mam worka. To co jest? Kordian idący po też wnąć gardło ocalał. Czy to nie jest jakiś terrorysta? To Bin Laden nam się nie podoba, prawda? Bo namawia ludzi, żeby samolotem bili się w jakiś wieżowiec. W autobusie na ulicy wysadzić się na przykład w Tel Awiwie z wyuczy. No ale podciąć gardło ocalowi we śnie. Jaki uczynek? Zły. No właśnie. A mi się wydaje, że to nie była jakaś taka nie tyle intryga zamierzona, tylko taki jakby rozpaczliwy akt uratowania tej Polski. Jak już nic nie możemy zrobić, to chociaż zrobimy tego cara. No ale co to da? No właśnie nie wiadomo. Jak facet dzisiaj wymyśli, że trzeba zabić, nie wiem, oj Boże, prezydenta, bo on zbawi w ten sposób Polskę. My tłumaczymy mu i on rozumie coś z tego? Nie. Ale idzie i będzie strzelał. To nie jest sytuacja abstrakcyjna. Pamiętacie, że pierwszego prezydenta wolnej Polski, Gabriela Narutowicza, zastrzelono. I do dzisiaj są wariaci, którzy chodzą na grób Eugeniusza Niewiadomskiego, tego mordercy, składać kwiaty. Czyli zło popełniane dla Polski staje się dobre. Zło popełniane dla siebie jest złe. Nie. Ja myślałem, że jeśli kogoś morduje we śnie, to jest zawsze to samo. Ale co pan? Czy wolno nam patriotyzmem uzasadniać zło, które wypowiemy? Pierwszy wątek i drugi wątek. Czy my czasami nie jesteśmy w takiej sytuacji, że to czasy nas stwarzają? Hitler nie mówił, facet, który był odpowiedzialny za przywództwo III Rzeszy, nie musiał się Hitler nazywać. Bo były takie czasy. Taka atmosfera była. Prawda? On był tylko jakimś wykonawcą. Czyli co to Słowacki rozrabia? Nie możemy czytać Słowackiego na kolanach. Słuchajcie, więc ja mam pytanie do was. Czy to świetnie ma być? Czy możemy być złymi ludźmi, będąc, nazwijmy to, stuprocentowymi patriotami? To jest problem. Ja go nie zamykam. Ja chcę, żeby wam ten problem wisiał nad wami całe życie, a nie tylko na dzisiejszej lekcji. Serdecznie witam wszystkich gości na świątecznym biesiadowaniu i kolędowaniu. I naprawdę wszystkich serdecznie witam, koleżanki, sąsiadów, sąsiadki i proszę o piękne śpiewanie kolęd. A ja witam piękne kumoski i brzydki kumotru. Zapraszam do stołu.